sporo tego sprzętu. Dzień dobry. 3 września. Zaczynamy. Tyle sprzętu. Pojedziemy sobie dzisiaj w parę miejsc. Zobaczycie, jak pracuję. Zaczynamy od samego rana. Pierwsza wizyta. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zrobimy tam parę zdjęć i jedziemy dalej. No to w drogę. Znowu piękna pogoda. Mam nadzieję, że wszystko ładnie wyjdzie. A oto i punkt docelowy. No co wam powiem? No muszę to ubrać. Mam nadzieję, że wziąłem maseczkę z tego tygodnia, a nie z tamtego, bo już się gubię, która była, a która nie. I trzeba to wszystko na raz zabrać. No to co? Lecimy w następne miejsce. Kul ogarnięty. To co? Jedziemy na porytowe wzgórze. Trochę źle zrobiłem, bo pojechałem przez Czarnieckiego. Dobra, udało się przejechać, ale to jest masakra, masakra! Szanowni Państwo, wyjechałem ze Stalowej Woli. A i co najważniejsze, wziąłem sobie hulajnogę dzisiaj. Bo nie wiadomo, jak tam będzie z parkingiem. Nigdy tam nie byłem samochodem. Możliwe, że będzie zamknięty dojazd autem. Więc podjedziemy sobie hulajnogą. Wyjeżdżamy z Krzaków na trasę Lublin-Rzeszów. Nie było mnie tu chwilę. A tu tak wykarczowany las, nie poznaję okolicy. Dobra, jedziemy. Za chwilę koniec województwa podkarpackiego. Województwo lubelskie wita. Mamy 8 minut do celu. Las zrobił się bardzo gęsty. Droga jest elegancka. Serpentynki. Jakbym jechał co najmniej w Bieszczadach. Zaraz dojedziemy do celu. To pokażę wam to miejsce dla tych, co jeszcze nie byli. No już prawie na miejscu, minuta do celu. O, nawet pokazało mi, że już jestem. Tu ma być jakiś parking. A potem ściągniemy hulajnogę i pojedziemy nią do samego
miejsca zdjęć. Są tu fajne miejsca wyznaczone do parkowania autem. Zamykamy furę i jedziemy. To trzeba poskładać w całość. Cyk, cyk, cyk. Power. Jeszcze tylko zabiorę sprzęt. Telefon, plecak, kamera, dwa łyki. A co to jest? Łe, namokła mi rurka. Ale pomysły z tymi papierowymi rurkami. Aparat bym wziął, ale trzeba do niego statyw brać. No dobra, w końcu jak przyjechałem, to może wezmę. Zacznę dwa zdjęcia. Nakręcimy głowicę. Dobra, jakoś to zaczepię. I wezmę ze sobą. Widzicie? Udało się dojechać. Nie będziemy tu jeździć, bo to cmentarz. Także zrobimy sobie parę fajnych kadrów z drona, parę zdjęć, parę filmów. I wszystko to zobaczycie zaraz. Świetne miejsce. I jaka cisza. No jak? Jak ktoś je, to zabiera ze sobą śmieci, a nie zostawia na cmentarzu. Nie rozumiem w ogóle takiego postępowania. Czysty obiektyw to podstawa. Skoro wziąłem ten statyw i aparat, to może zróbmy parę fajnych ujęć. Zobaczycie, jakie to ma zbliżenie optyczne. Tak to wygląda. To jest Nikon Coolpix P1000. Posiada 125 razy zoomu optycznego. Fajna zabawka. Teraz wam tu pokażę, co ona potrafi. Uwaga, uwaga. Ostrość automatyczna. Jedziemy. O, do tego pierwszego żołnierza.
Dobrze się ten obiektyw wysuwa. Trzeba bardzo uważać, żeby go nie uszkodzić, bo jest bardzo delikatny. Ale zobaczcie, co się dzieje. Praktycznie jestem może ze 100 metrów od pomnika, a potrafię, aparat potrafi dozoomować do oka. I oczywiście bezbłędnie ostrość zadziała. To jest taki aparat dla ludzi, którzy... Ci ludzie to są ornitolodzy. Zobaczcie. Jakieś inne ujęcia. Ten aparat to jest mistrzostwo świata. Bez podchodzenia można być tak bardzo blisko. Nie chce mi się wracać po małą kamerę, ale pokażę wam, jak radzi sobie z takimi rzeczami jak makro. Ciężko wypatrzeć jakiegoś ptaka. Jakiś tam się tłucze. Ale weźcie, wszystko jest na zielono. Ciężko coś wypatrzeć. Jakby usiadł tam na górze, no to jeszcze. No i co? Podobało wam się? No to wymyślę jakieś nowe miejsce, albo wy macie jakieś pomysły, dajcie znać w komentarzu. Chętnie odwiedzę. Byle blisko powiatu stalowolskiego. Do zobaczenia, cześć!